Wyższe ceny biletów autobusowych, które zaczną obowiązywać w listopadzie, sprawiły, że mieszkańcy oczekują wprowadzenia w Tczewie biletów miesięcznych. Prezydent twierdzi, że to niemożliwe przez to, że tczewska komunikacja ma za jakiś czas dołączyć do biletu metropolitalnego Fala. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, który także dołączy do Fali, odpowiada, że bilet metropolitalny zakłada funkcjonowanie biletów okresowych. Rada Miejska w Tczewie zdecydowała, że od 1 listopada pasażerowie tczewskich autobusów zapłacą więcej za każdy przejazd. Posiadacz karty mieszkańca zamiast 2 zł zapłaci 3 zł, a osoby spoza Tczewa zamiast 3,20 zapłacą 4,80. 3 zł to z pozoru mało, ale w skali jednego miesiąca może się okazać, że mieszkaniec podróżujący codziennie do pracy lub szkoły zapłaci kilkadziesiąt złotych więcej niż na przykład mieszkaniec Gdańska, który płaci 109 zł za bilet miesięczny, lub mieszkaniec Starogardu Gdańskiego, który płaci 104 zł. Najwyższe miesięczne koszty w skali całego województwa pomorskiego to powód, dla którego radny Maciej Skiberowski był przeciwny podwyżkom cen. Jak napisał na Facebooku, nie ma jego poparcia na najdroższą komunikację miejską w województwie. Radny wyliczył, że jeżdżąc z kartą mieszkańca przez 30 dni zapłaci za przejazdy 180 zł miesięcznie, a jego znajomi spoza Tczewa będą płacić nawet 288 zł. Efekt podniesionych cen jest taki, że w mediach społecznościowych mieszkańcy proszą, a wręcz domagają się wprowadzenia biletu miesięcznego w Tczewie. Za takim rozwiązaniem jest inny radny Marcin Kusowski, który na wrześniowej sesji złożył wniosek o wprowadzenie takiego biletu w cenniku. W programie Pytania do Prezydenta Mirosław Pobłocki stwierdził, że jest zdziwiony głosami na temat przywrócenia w Tczewie biletu miesięcznego. Dodał, że jest to obecnie niemożliwe. Po co wracać do czegoś, czego w Tczewie nie było, mówię, od kilkunastu lat. Radni, że tak powiem, przynajmniej niektórzy, próbują dyskutować, nie mając jakby dostępu do pełnej informacji, a chcą stworzyć wrażenie, że oni tu wymyślają jakieś nie wiadomo, że, jakie rzeczy. Powiem tak, dzisiaj biletu miesięcznego nie będzie i nie ma powrotu z bardzo prostego powodu. My jesteśmy w przededniu wprowadzenia Fali, czyli tego biletu metropolitalnego, biletu elektronicznego. I tam ze względu na rozliczenia pomiędzy miastami nie może być coś takiego jak bilet papierowy miesięczny, który nie bardzo wiadomo, co znaczy dla operatora, czyli dla miast. I po to, żeby rozliczyć się w obrębie metropolii, a docelowo województwa pomorskiego, my musimy wiedzieć, kto, gdzie, ile razy jeździł. Na podstawie biletu papierowego tego byśmy nie zrobili. Bilet miesięczny tego by nam nie dał. No po prostu... To, co byśmy musieli zrobić wtedy, to robić regularne badania natężenia ruchu, co by nas kosztowało. Nie ma powrotu do biletu papierowego miesięcznego, bo to jest krok, no przynajmniej te kilkanaście lat wstecz. Dzisiaj jesteśmy na etapie pełnej elektronizacji. Prezydent Tczewa twierdzi, że idea biletu miesięcznego rodzi problemy. Dzisiaj w miastach, które mają jeszcze bilet miesięczny, zawsze jest ten sam problem. Czy nawet jeżeli bilet miesięczny jest w formie elektronicznej, bo są takie też, czy on musi być kasowany? No właśnie nie. No właśnie nie, tak? Czyli pasażer jest w autobusie, czy go nie ma w autobusie? To zawsze powodowało pewne perturbacje w momencie kontroli, w momencie liczenia pasażerów. To są bilety, które są już biletami schyłkowymi. Przyszłość jest po stronie elektronizacji. Jeżeli ktoś tego nie rozumie z radnych, mówię sorry, ale taka jest prawda. Powrót do papierowego biletu miesięcznego faktycznie mógłby być krokiem wstecz. Jednak prezydent nie odnosi się do tego, że w wielu miastach funkcjonuje bilet miesięczny właśnie elektroniczny. Tak jest na przykład w Gdańsku, gdzie pasażer może kupić bilet okresowy, na przykład miesięczny czy semestralny, tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, dostępnej na karcie lub w aplikacji. W Gdańsku bilet okresowy ma nadawaną ważność w momencie
sprzedaży i nie trzeba go aktywować ani odbijać przy każdym wejściu do pojazdu. Oznacza to, że nie są zliczane liczby i rodzaje przejazdów. Rzeczniczka prasowa Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku poinformowała nas, że brak danych statystycznych związanych z pasażerami z biletem miesięcznym nie przeszkadza w żaden sposób w dołączeniu do biletu metropolitalnego Fala. Wbrew temu, co twierdzi prezydent Tczewa, bilety okresowe mają się dobrze i nadal będą funkcjonować w metropolii. Projekt Fala z definicji zakłada funkcjonowanie biletów okresowych i semestralnych. Istnieje wiele koncepcji. Jedna z nich to dokładne odwzorowanie w systemie Fala funkcjonujących obecnie taryf. Inna koncepcja zakłada zastosowanie mechanizmów optymalizacji. Po wejściu systemu Fala będą przez okres przejściowy równolegle działały dwa systemy. Fala i obecny system biletu elektronicznego. Po wygaszeniu systemu biletu elektronicznego pozostanie jedynie system Fala. W programie Pytania do Prezydenta włodarz poinformował, że rozważał wprowadzenie w Tczewie darmowej komunikacji, ale wiązałoby się to z dodatkowymi 7 milionami złotych, które miasto musiałoby co roku dokładać z własnego budżetu. Zleciliśmy taką analizę prawno-ekonomiczną tego tematu, która pokazała, że owszem, no, z punktu widzenia mieszkańca może to byłoby ładnie, ale z punktu widzenia budżetu miasta to byłoby zabójstwo. Proszę sobie wyobrazić, że taka komunikacja kosztowałaby nas dodatkowe 7 milionów złotych. Czyli musiałbym te 7 milionów komuś zabrać. W przyszłym tygodniu Urząd Miejski ogłosi przetarg na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Tczewie od 1 stycznia przyszłego roku na kolejne 35 miesięcy. Do tematu będziemy wracać.